pośpiesz się. I lepiej uważaj. To delikatne urządzenie. Bardzo delikatne. Proszę, delikatnie umieszczone, gdzie pan sobie życzył. Ty tłustopalcy gibonie. Nędzne tchórze, jeśli już skończyliście z tymi wygłupami, pora na pociąg z Rudą. Co? Gdybym chciał cię widzieć na orbicie, sam bym cię na nią posłał. Niech ktoś to włączy. Dobrze, co, szefie? Kolejny genialny plan, wasza serowość. Tak. Po co się bawić w kopanie, skoro można ukraść od razu cały pociąg rudy żelaza? Pociąg wjedzie do tunelu i natychmiast zostanie wysłany na Plutark. Błyskotliwy plan, muszę przyznać. Mucha nie siada. Szefie, teraz, chłopcze, będę się rozkoszować. Tym błyskotliwym planem? Tak, bo co? Myszy właśnie go krzyżują. Ostatni pociąg. Tłumy na stacji. Tylko nie motomyszy. Kłopoty nadchodzą. Kłopoty odchodzą. Grispit, zechciej ich zastrzelić. Znowu nadchodzą. Mamy kłopoty. Motomyszy z Marsa. Próba przyjaźni. A nie mówiłem, że stary cwaniak nie przepuści pociągowi pełnemu bogactw? Vinny, za mną. Modo, zatrzymaj pociąg. Jasne, przydzielasz mi zawsze łatwą robotę. Dasz sobie radę. Co to? Przepraszam. Czy zechcieliby panowie zatrzymać pociąg? To napad na pociąg. Śmieszne. Wieziemy 200 wagonów brudu. Hamujcie, chłopaki! Na zewnątrz. Powinniśmy chyba załatwić tego śmierdziela. Czytasz w moich myślach, czy co? Spóźniłeś się na pociąg, mały. Teraz grubas jest cały mokry. A niech was przebrzydłe myszy. Już ja wam pokażę. Zapamiętacie moje słowa. Możesz próbować, ale na próżno. Bo jesteśmy najstraszniejszymi rockersami we wszechświecie. Znów nam się nie powiodło. Ale dlaczego? Dlaczego nie jestem w stanie pokonać tych głupkowatych myszy? Może zawdzięczają swą siłę hot dogom i napojowi? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, żarówo. Odpowiadaj po ludzku. A ty miałeś być głównym pogromcą myszy. Tymczasem ciągle sobie z nas kpią. To nie fair. Zawsze jest trzy na jednego. Gdyby działały samotnie, to nie są same? Same? Chyba mam pomysł. Motomyszy są niepokonane, ponieważ pracują w zespole.
Żeby je pokonać, należałoby je rozdzielić. To znaczy pokroić na kawałeczki? Nie, ty oleisty przygłupie. Trzeba je ze sobą skłócić. Niech się poróżnią. Jak każda będzie oddzielnie, dadzą się wykończyć. Przecież są najlepszymi kumplami. Jak mamy je ze sobą skłócić? Chyba wiem, czego nam potrzeba. Super skłócacza. Jak miło. Przystosuję mój transporter do potrzeb tego wstręciucha, księcia kłopotów, ryjowca złego. Nie, tylko nie ryjowiec zły. Jest zarozumiałym, aroganckim i podłym maniakiem. Nie da się nad nim panować. Czołem! Cześć! Czy to Kalamazoo? Może przy okazji uda nam się zobaczyć Elvisa. Dobrze wypadłem? A jak moje włosy? Świetnie. I nadal jestem w jednym kawałku. Chcę jeszcze trochę kawy. Załatw odnowienie mojego prawa jazdy. Trzeba wysłać zaproszenia na urodziny. Znakomicie. Podczas przerwy obiadowej kup jakiś prezent dla Kathy. Powiedz też Bobowi, żeby się pośpieszył. Cicho! Weź to i zajmij się robotą. Wasza złośliwość to rzeczywiście odnosi skutek. Czy można wiedzieć, jak długo to potrwa? Tylko parę minut. Ale powinno wystarczyć na dużą awanturę. Fantastycznie. Teraz muszę tylko wywabić myszy z ich dziury. Może ogłoszę w prasie, że zamierzam zniszczyć park narodowy? Czy to nie ogłupi ludzi? Przecież to podstęp. Inaczej się nie pokażą. Oczywiście podstęp. Wiedziałem, że podstęp. Co to jest podstęp? Twoja, Trottle! To niesamowita gra. Mam! Vinny dokonuje przejęcia. Ty pokrako, uważaj, co robisz. Sam sobie uważaj, ja miałem piłkę. Spokojnie, to przyjacielskie spotkanie. Tak, rzeczywiście, nie będziemy się kłócić. Przepraszam, Vinny. Wiesz co? Masz darmowego kopniaka. Przerywamy wesołe wymiatanie, żeby podać najświeższe informacje. Śmierdziel Lawrence Limburger ogłosił, że zamierza oczyścić rezerwat Limburgera. Miłośnicy zwierząt futerkowych powinni jak najszybciej zewrzeć swe szeregi. Śmierdząca historia. Typowe dla Limbergera. Nie pozwolimy skrzywdzić futerkowych. Zróbmy z Limbergera kotlet siekany. Psiakość. Muszę wrócić do warsztatu. Na moim motorze jest miejsce dla dwojga. Tak, dla ciebie i twojego ja. Poszło ci w pięty, co, Kochasiu? Zabawne. Jedźmy. Ocalcie ten las. Zobaczymy się później. Więc gaz do dechy. Jestem o krok od zwycięstwa. Szczurze łby jadą prosto w pułapkę, z której nie da się uciec. Motomyszy przejdą dziś największy test w życiu. Próbę przyjaźni. Postaram się, żeby ponieśli porażkę. Coś tu nie gra. Chodzi ci o drzewa? Tak.
Jeśli Nimberger chce to wszystko wyciąć, dlaczego jeszcze nie zaczął? Może zmiękło mu serce? On nie ma serca. To coś innego. Ale co? Pułapka. Na pewno nie chcecie spróbować? Na samą myśl robi mi się niedobrze. No tak, zapomniałem. Nie macie takich upodobań jak ja. Przyjemnie być najgorszym złym w galaktyce. Aż mnie trzęsie, kiedy to robi. Jestem podłym i przebiegłym narzędziem zła. Pora skakać. Coście zrobili z moim spadochronem. Zapomnieliśmy zabrać jego spadochronu. Teraz dopiero się wścieknie. Nadal są razem. Ale co to właściwie jest? Obiekt latający głąbie. Może UFO? Cicho, tempaku. UFO ma białe światło, a nie czerwone. Nie powinieneś się przeceniać. Robisz z siebie durnia. Przymknij się. Obaj siedźcie cicho. Wkurzacie mnie. Przepraszamy, panie ważniak. Kto wymyślił, żeby taki matoł był przywódcą? Chłopaki, co się dzieje? Zamknij się, Charlie. Co? Nie panikuj. Albo idź wściekać się gdzie indziej. Mam dość twojego zawodzenia. A ja mam dość tego, że się szarogęsisz. Cześć. Szczęśliwej podróży. A ty powinieneś się zastanowić nad wymianą mięśni na rozum. Spadaj. Co? Jeśli będziesz kiedyś potrzebował silnej pięści, licz tylko na siebie. Co się z wami dzieje? O co tu chodzi? Czekajcie, aż was powyłapuje, wypierdki. Zaraz się za nas weźmie. Wracajmy do wieży Limbergera. Powinnam się była domyślić. Kiedy coś śmierdzi, znaczy, że to sprawka Limbergera. Muszę ich odnaleźć. Gdyby ta kupa lodu poruszała się jeszcze wolniej, byłaby lodowcem. Lepiej zmiataj z drogi. Co się stało? O, przepraszam. Szerokiej drogi, kolego. Coś tu nie gra. Źle się dzieje. Muszę znaleźć Winiego i Modo i wyjaśnić, co się stało, ale gdzie ich szukać? Mogą być wszędzie. Gratuluję. Myszy nareszcie są skłócone. Wypuść nas, ty wstrętny typie. Przestań się tak pieklić, bo się zdenerwuję. Najpierw obowiązek, potem przyjemność, panie zły. Dobra, tylko poprawię fryzurę. Każda z myszy jest teraz sama. Macie mi tu je biegiem sprowadzić, albo będzie z wami bardzo źle. Hej, krówki. Pewno jesteście szczęśliwe. Przyjaciele nigdy wam nie powiedzieli, że mają was dość. I wy pewnie też im czegoś takiego nie powiedziałyście. Nie wiem, co was ugryzło, ale nie chcę stracić najlepszych przyjaciół. Znajdę ich i pogodzimy się. Czy to nie uroczy? Problem w tym, myszko, że musisz tu jeszcze chwilę zostać. To cię nieco zamroczy. Pokażcie mu... Jadłeś kiedyś drewno sosnowe? Powinieneś spróbować. Nadal jestem najgorszym rockersem w okolicy. To ja jestem Winnie straszliwy. Na co komu Trottle i Modo? Po tym, co mi powiedzieli, wolę o nich zapomnieć. Kto potrzebuje takich kumpli? No ładnie. Obawiam się, że teraz ty ich potrzebujesz. Yeah.
Niezłe lądowanie. Dziękuję. Nawet się nie potargałem. Szefie, potrzebujesz żelu albo pianki do układania? Zamknąć się i złapać mi tę mysz. Tu też ich nie ma. Sprawdziłem też tablicę wyników. Trottle! Szukałam cię. Co się dzieje? Wiem. Czy może widziałaś Viniego i Modo? Musimy porozmawiać o tym, co się stało. Właśnie ci miałam powiedzieć. Limberger sprowadził potwora imieniem Ryjowiec Zły. Ten Ryjowiec Zły? Słyszałeś o nim? Tak. Był znany na Marsie. Wszystkich umie ze sobą skłócić. To wiele tłumaczy. Trzymaj się, Charlie. Muszę lecieć. Jadę z tobą. Nie. Miło z twojej strony, ale to sprawa między nami, myszami. Jaki to miły widok. Szefie, jeden wystarczy, zwłaszcza jeśli to Trottle. Jak mam to rozumieć? Panie Limberger, nie teraz, jestem zajęty. Szefie, czego? O to im chodzi. Z powrotem! Mam was! Tak, to nasz kumpel! No czego tak leżycie, braci? Złaź ze mnie, tłuściochu, złamałeś mi nogę. Nastawię ci ją. Nie ruszać się, oblechy, albo was rozwalimy. Jest tu jakieś zepsute powietrze. Właśnie, zmywamy się. Gaz, oddechy. Wracamy. Jesteśmy źli. Jesteśmy myszami. Jesteśmy wściekli. Gaz do dechy. Co? Proszę, nie, jestem taki zmęczony. Co za potworny dzień. To zajmie Limbergera, dopóki nie znajdzie drogi powrotnej. Nie zabierze mu to wiele czasu. Może jeszcze zdążymy na mecz Chicago Dead. Nie, nie mogę się doczekać. To moja ulubiona drużyna. Jest ktoś, kogo wolę. Kto to taki? Motomyszy z Marsa.